Cześć, witam w kolejnym odcinku z Felsbruna. Puszczam tego pracownika. I on robi orkę. Puszczam tego. I będziemy orkę dzisiaj wykonywać na dwa pługi. I więc ciekawe się zapowiada. No, kryje, ładnie kryje. Orka po kukurydze oczywiście. Tylko coś tutaj mi zaczął świrować. Nie wiem czemu. Nie, tutaj nie dorzuca. Halo. Dobra, to na koniec odcinka się najwyżej poprawi. A, nagrywam sobie ten odcinek o 21.15, jak widać. No bo mogę. A tak jakby nie ma... Brata nie ma, po prostu se pojechał im. Mam wolną Hawirę przez to. No tak więc można sobie nagrać wieczorem odcinek, żeby był na jutro, na niedzielę. No i dobra, obracamy, a oczywiście kolory wziąłem z mapy Ayershort, jakby ktoś pytał. Bo sobie pobrałem Ayersholta, bo będę sobie tak na chillku pykał chyba na Ayersholcie. Jak nie będę miał w co grać. Bo Ayershort to jest fajna mapa, jakby nie było. Przede wszystkim duża. Myślałem, żeby zagrać Eastern od Riota, ale jakoś tak. Ayershort to jest jakiś większy. Znaczy, no większy, no taki sam. Względem mapy, tylko że Ayershort jest taki... Inne pole ma po prostu. Jest taki ciekawszy. A na Easternie to jest praktycznie... Długie, poduże pola. No jest fakt 330 gest tam na... Ale co z tego? A na Ayersholcie jest tam 35. To jest różnica, tak? Ale... No i Felsbruna 66 odcinek, bo nie powiedziałem tego. Ej, bo coś... To już Tejer. A zapomniałem o tym, że jak się... Właśnie to jest głupie farmingu. Że jak się zostawi ten pomad i się wyjdzie z ciągnika, to on dalej jedzie. Nie wiem czemu tak to jest zrobione. Zawsze to tak nie działało. Nigdy. W 1.7 to aktualizacja chyba się zmieniła. Nie wiem. Ogólnie tak od tygodnia, jak zacząłem sobie grać farminga. To od tygodnia to zauważyłem. Ustawiam sobie 15. W sumie to... No... 14 mu ustawię. Bo Fent nie nadąża. A orka na dwa ciągniki fajnie wygląda. No nie chciałem sam już tajerem orki robić. Czekaj, ile on tego Fomaxa wyciąga? Żebym wiedział, ile ustawić. No, 14, 15. Forywaj do 16, ale tu będzie pod górkę zara. No to myślę, że jak te 14 będzie ustawione. Dobra, dam 15, żeby nie było. No i orzemy sobie, no. Te 3 hektary, coś tutaj jest, ponad 3 hektary. Tak więc sobie powoli to założymy. Myślę, że 20 minut odcinka sobie zrobimy. Tak więc będzie idealnie. I potem idę sobie na Ayershorta pożniwować. Bo prawdopodobnie będę żniwa. Sobie ładnie pokoszę, kosztę będzie odbierał. Ziarno, tak bynajmniej mi się zdaje. Że tak to będzie zrobione. Dobra, dobra. Ładnie jest dorywane. Poprzeczniaki co na końcu zrobię. Wiadomo jak to z poprzeczniakami. I dobra, jedź. No te ciągniki mają ładnie narobione, bo ten ma 63 godziny, tamten ma 61 godzin.
No bo Fend jest od początku serii. A mamy 65 odcinek. 66, sorry. I Ronda Rejdzie, no 16 niby. To tak idzie 15. A to już jest pod górkę lekko, to już idzie 15. To tak jest, kurde. Nie idzie tego utrafnąć. Może w poniedziałku mi się zachce. Zobaczę, jak będzie mi się na Airshocie grało. Będzie mi się fajnie na Airshocie grało, to będę więcej farminga grał. Bo moja średnia to jest 5 godzin przez 2 tygodnie, no to jest tragiczna średnia. Na ostatnie dwa odcinki z kolony to tylko wchodziłem, żeby to nagrać i szybko wyjść z farminga. A, no i kiszonki dało 300... Nie wiem, nie pamiętam ile tam było. A teraz jest przykryta i on się fermentuje, dobra. Szczerze mówiąc, nie pamiętam ile tam było tej kiszonki. Bo to już trochę dawno robiłem tą kiszonkę. Może wolę brudnoską nagram. Zobaczcie, czy wrócę do codziennych odcinków, czy nie wrócę. To zależy wszystko od tego, jak mi się od poniedziałku będzie grało farminga. W poniedziałki mam teraz ładne te kolory, nawet airshortowskie są. Dobra, grzej. Idziemy do tego. No i powiem wam tak, że w tym odcinku nawet to powiem wam, że idzie ta orka. Co ja chciałem powiedzieć? W sumie nawet nie wiem, co chciałem powiedzieć, ale jak się domyślę, to sobie się dowiem. Że po tym odcinku będzie przewijany no, chyba jeden dzień. Bo będzie trzeba przewinąć, żeby można było coś siać w ogóle. Nie wiem, co to zasiać, ale to tam jest najmniejszy problem, co zasiać. W kolejnym odcinku będziemy robić karmienie krów. Nie wiem, ile kupić krów, szczerze. Bo one tak jakby sezon muszą sobie stać, żeby dawały w ogóle mleko, nie? Myślę, że żeby nie było za mało i żeby trochę tego jedzenia schodziło. No myślę, że... Nie, o co się? Że 10 krów myślę, że na start będzie dobrą liczbą. No także zaczynamy od 10 krów. TMR-u nie będziemy mieszać, bo siana nie mam. Właśnie jak tam trawa wygląda. Bo może jeszcze by się dało ją skosić. Późnym latem. Nie no, ona jest niby gotowa do zbioru, a czeka jak to wygląda z pogodą. Szmagaluk. Zachmurzenie, czwartek, czyli jutro niby. Dziś jest bardzo dobra pogoda do schnięcia. Dobra, zobaczymy. Zobaczę jak to będzie jutro, bo to ona jest dobra na siano już będzie. Jak nie, no to za rok się dopiero siano walnie. Ale zobaczymy. O, idealnie dobiegłem. Mi to zajęło. Może to trochę dużo... Może to trochę czasu schodzi. Ale podoba mi się taka orka we dwóch. W każdym farmingu lubiłem takie coś robić. Nieważne, czy to 13, czy 15, czy 19. Czy 19 są bardzo fajni pracownicy. Takie w 13 praktycznie. Że w 19 jak zobaczymy też przeszkodę, to oni sobie zatrzymają cię. A w 13 to oni ci się wpierdzieli prosto w to. Ale nieważne. Fajnie się tak orze. I zobaczę.
Po tym odcinku pójdę się wrzucić ten odcinek. No i będę ogarniał sobie. Nie wiem, co będę sobie ogarniał. Czy może kolonię sobie ogarnę dzisiaj? Chociaż myślę, że airshot to sobie pójdę. Mam coś chęci tego airshota iść. Tylko bez precision farming, bo nie chcę się tych kul tam badać, a to ich jest tam trochę troszeczkę dużo do badania. Nie tak. Tak to się chyba robiło, tu powinno być. Nie wiem, czy na tego addona dodanego, ale dobra. Ej, bo zresetowałem przez przypadek. Dobra, nieważne. Trochę mało tych kul, tak szczerze mówiąc. Dobra, tu sobie cofnę. Wiem, że powinienem pojechać, ale tak, praktycznie tutaj sobie kółko zrobić, żeby tutaj stanąć. Ale dobra, no. Tu pod górkę to dobrze, że fajnie dzień później. Albo ja go chyba zatrzymałem. Przez przypadek. No, powinienem sztajerem gdzieś tutaj stać. Mniej więcej. Poprzecznik. Ej! A, bo ja go zablokowałem. Fajnie by było też ten obciążnik pod sztajerka odmalować. Bo tak trochę obsiurpany jest. No i dobra, i elegancko. Orka idzie 12 minut, a zaoraliśmy ile? 1,5 hektara? Hektar. Chciałem powiedzieć hektar, a nie półtorej. O, bo to tak jeszcze z kółko. Czy tak jeszcze jedno kółko? No, jedno kółko i będzie połowa pola, nie? Tu było chyba 3,20 albo 3,60, coś takiego. Czy dużo nie ma? A, właśnie w sumie w zasadzie to może ten czas na 500 wylecieć. 81 tysięcy. Tam z kredytem stoimy. 520. Więc w zasadzie. Nie potrzebuję kasy. W tym momencie. Także mogę spłacić sobie na te 80 tysięcy. To tam bez różnicy. Bo siewów na dwa nie ma co robić. Bo nie ma drugiego siewnika, to raz. A dwa, że nie mam takich pól. No, ewentualnie mam tutaj to pole, tylko żeby dwóch siać, a nie to. A, i dziesiątka. No, dziesiątka to jak będzie dopiero siódemka, nie? Ale to zobaczymy jeszcze, zobaczymy. No, bo do nowego farminga trzeba skończyć tego Facebooka. Jakby nie było. A mamy już prawie sierpień, także jest przewalone. Znaczy, no sierpień, no już mamy połowę lipca, nie? Jakby nie było. Dobra, 13 sobie jedzie pod górkę, drapie. A tu z górki powinien jechać te 17. Tak więc na pro, no spokojnie. No i elegancko to idzie ta orka. Albo jak ja kupiłem to pole, to tu jęczmień był. Przydzwonił tam. Płot, kurwa. Płot jest ważniejszy. Przecież sąsiadka by mnie zakrakała.
Nie wiem, czy jest połowa pola? Nie ma. Zobacz, jak on szeroko wiedzie. Wiedzie w miarę szeroko, czy... O, dobrze wiechał. Ale poprzecznie ktoś Szwed zostawił. Chyba się wystroszył. No, czuć, że ma pod górkę. I widać, że jest pod górkę tutaj środko. Dlatego idzie 14. Ale to już się zdało, już z górki się wdrapał na tą mini górkę, to już jedzie normalnie 115. Także jest wszystko dobrze. A, bo może trochę fenty jest zniszczone, także też on tak może nie ciągnąć. O! No i teraz to może na pewnym bucie jechać. No fęt był zniszczony i silniku nie dawał rady. Przecież on zawsze szedł 150 koni z pługiem, to szło. A teraz nie musi ociągnąć, ale to silnik był zniszczony. Czyli ten. Ciągnik był zniszczony, bo 43%. Więc teraz ta orka powinna pójść. No w sumie te 15 też się fajnie orało. Nie wiem, na moje oko jest połowa. Że nawet tam na ten jeden pół za połową. O kurde, że teraz opuścił. Ile pod górkę? No, to jest fęt i ten... 14 pod górkę idzie. A ten to szatan 18-19. No, ten tam ma więcej koni. No i powiem wam, fajnie taka orka. No, mogłem tym subsoilerem sobie przyjechać i sobie fenda podczepić do tego i zrobić też. No, ale chciałem, żeby miał odcinek. Bo obiecałem wam, że będzie na niedzielę farming. A to była jedyna robota, którą miałem przygotowaną. Przed odcinkiem tylko musiałem sobie szybko pług wypożyczyć. Bo oczywiście nie mam dwóch pługów. Bo nie było nigdy mi to potrzebne. Orki nie mam dużo. A pługi to będę... Także sobie na odcinku poorać chwilę. No tak poza odcinkiem to raczej subsylerem będę jeździł. Tym co tworzę pola. Landarstwem. Landarstwo, no z 6 metrów, no to już takie landarstwo to nie jest. No ale na pewno jest 6 metrów, no to z... robotę zrobi, a nie 2,5 metra, nie? No i dobra, i ładnie kryje. Ociąży 100% z tej. No i widać, że jest pod górkę, to jest zaraz do 15. Już to ja jeszcze trochę nadrobię, ale tu już jedzie fan z górki. No już jedzie z górki, także powinien się rozpędzać. No i elegancko. Do 19 ładnie idzie orka. Nie wiem, jakbym wiedział. Jak będzie orka robiona, to może Majfleta zaprosił. Majfle. Nie pytałem. No dobra, ale już pamiętam o tym tempomacie, żeby zawsze hamować.
Po prostu pamiętam, żeby tempomat włączyć, bo tak on by do tyłu zajął. Znaczy do tyłu nie, ale jak miał tempomat, no to no po prostu by do przodu jechał. Logicznie. O, chodzi o to, że jak włączyć tempomat i puścić, to on sobie jedzie. Nie wiem czemu tak, ale... Czy to do jakiegoś modu jest? Czy jaki ciul? Czy to się zmieniło po aktualizacji, to nie... Jakieś tam... Nie wiem, szczerze mówiąc. Trudne pytanie to jest. Tak naprawdę. Rewelacja, no bo tylko lody, no. Widzę, że to idealnie te knagi, jak to Nosur mówi. Obala. Więc jest dobrze. Poprzeczniaki można byłoby zaorać, ale to później. No zrobimy sobie tak jeszcze z 3 minuty. Jak zrobimy sobie z 2 kółka. Albo tutaj do równego to całe oczy. Właśnie nie wiem ile mi to zajmie. Tego zobaczymy. Albo zrobimy sobie takie 30 minut, żeby było całe pole pokazane. Sieczkarnia pokazała mi 3 hektary. Tam ponad 3 hektary. A tutaj zaorane hektary, hektar 90. A już zbliżamy się wielkimi krokami do końca. No tak więc, tak to wygląda. A pobawimy się jeszcze kolorkami. Airshot mapa, o widać. Wola brudnostka to... To w ogóle jeszcze jest oświetlenie. Powiem wam? Takie bardzo pomarańczowe. O, wyłączone oświetlenie. To nie wiem, czy to jest gry, czy... Z czego? A, bo to są procenty jasności teraz. A kiedyś tego nie było. Dobra, czekaj, ja to... Jak sobie zawrócę, to sobie to zrobię. Się tym pobawię. No na jasności 100% sobie sprawdzimy oświetlenie, jak to wygląda. Domyślne. I to jest to... To nie jest Felsbruna, ale to jest domyślne po prostu z tego modu. Nie, to jest Felsbruna. To jest Ravenport. Airshot. Na 1,5, bo na te 2,0 to jest trochę za dużo. Wola brudnowska. Nawet by uszło to oświetlenie. Ale nie. O, wyłączone to teraz po prostu nie ma oświetlenia. To jest takie seasonowe, to nie. O, to domyślne zawsze mi się podobało. No. Na domyślnym idzie grać, bo co? Gdzież to? Ja wiem. Airshortowe. Nie jest coś takie złe, nie? Nie jest takie złe. Ale chyba wrócę do tego domyślnego. Tak jak zawsze miałem. O.
No, i teraz to mi się podoba, tak. No i jedziemy, no już prawie koniec. Albo zostawię sobie tę końcówkę pod miniaturkę, także zrobimy sobie jeszcze jedno kółko. To mi słowa ten, czyli jedno kółko. No. Gdzieś na środku pola się zatrzymamy, żeby pod miniaturkę było. I będzie elegancko. No, nic ciekawego w tym odcinku. A najmniej dla mnie, chyba że ktoś lubi moje odcinki bardzo oglądać, no to. No to chyba znajdzie tam coś dla siebie. Ale tak to sobie poza odcinkiem to założę. Nie wiem, czy da ona sobie to od razu, czy. A może coś takiego z miniaturką? Że ten sobie tak stoi, o. A drugi z tej strony, że czeka. Coś takiego. Ty, i to jest miniaturka. Elegant. No tak to nie, ale to jest zeniska, ale o tak, o. Czyli to jest miniaturka, dobra, ja to biorę. Dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka Zorki. Miało być jeszcze na kółko, ale no, widzisz tak. No, ale sobie to założę, żeby było coś poza odcinkiem do roboty. A ja dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć. Widzimy się już we wtorek chyba. Jak nie we wtorek, no to jutro w poniedziałek. Zobaczymy, czy wrócę do codziennych odcinków, czy nie wrócę, ale to. Nie wiem, zobaczę. Od chęci, czy będzie mi się bardzo chciało grać w Valorant, czy nie. Także na razie, trzymajcie się, cześć.